Witajcie w dzisiejszym dniu. Jak widać, pan Andrzej tam ogarnia rozbrojenie tej belki. Zaraz wyjdziemy do góry, a my tamto sobie zostawimy na sam koniec, a teraz obstawkę robimy. Obstawkę robimy tych belek w środku. Chłopaki tu już kończą działówki. Szymek też już obstawił wszystkie kominy do góry i ma do roboty jeszcze tylko to zostało tu pozamurować. No i tamten spalinowe trzeba jechać do góry. Tak to tu jest porobione. A my się bierzemy teraz i startujemy z tą belką, znaczy z dwoma tymi belkami. Wziąłem już tu repery, są ponanoszone. Tutaj mam plus 120, bo jest okno, tutaj setka, a tam 120. I ten. Odtąd, bo belka się zmniejszyła o te 10 cm, no to mamy od tego repera tu już rzędną, już pomniejszoną o grubość naszej zolki. Musimy sobie tu rusztowanie ogarnąć, bo jest to już na gotowo skręcone, no i tylko to obstawić do góry. A tutaj macie, Jędrek robi zbrojenia normalnie, tu F-ką było to wyginane, tutaj też jak widzicie powstaje to jakby taki narożnik, zbrojenie narożnika w kształcie L-ki. No i najważniejsze, na górze też jest to taki węzeł powstał i jest to ładnie zazbrojone, teraz tylko zgodnie z rozstawem. I potem druga strona i chcemy zrobić tak, że tu sobie to pozamykać, to zamknąć i na samym końcu brać się za tamto, żeby już tu mieć na gotowo i tamto do roboty i tyle. Tutaj też musiałem dowieść tych małych stempli, bo tutaj muszą być te mniejsze, bo te srebrne duże nam tu nie wchodzą. I teraz tak, no chłopaki tu budują rusztowanie, ale w pierwszej kolejności musimy sobie na ścianach przytwierdzać te deski, które będą podpierały tą zolkę i zobaczymy jak to pójdzie. Dobra, i teraz tak, interesuje nas ta belka tutaj. Według konstrukcji tego projektu jest ona zmniejszona teraz, bo w projekcie ma 45 wysokości, a robimy teraz 35 i mamy tak, w starej wersji 2,66, czyli mamy 10 więcej do góry, czyli 2,76. Jest to tutaj już uwzględnione i tu mamy reper plus 100, no czyli plus 100 cm od posadzki gotowej, czyli odtąd musimy Mateuszowi 2,176 minus grubość 2,5 wykończenia. Damy mu tu 173,5. Za dużo, trochę do góry. O, tak jest. No, to tu musi iść do ciebie. A ty masz tam do linii? Czyli jest, tak? Ustaw się tam. No i jest. Pewnie damy radę. Poci się tam. Jeszcze poziomiczka.
Pociśniesz ją do mnie? Dobrze. Musi być Andrzej. Jędrek. Chodź, podstawisz stempla środkiem. Bo Mateusz się nie radzi. Celebryta. A no ja pewno. I dobrze to masz pomierzone. Żeby my dwa razy tego nie musieli, kurwa, wyciągać, ściągać, ciąć. No tak pokręcił, jak nowo przyjęty. On to chce tak dawać i tu zbrojenie, rozumiesz? Tak jak to leży, mamy to założyć. No. Obróćmy se to. To ci pęknie. Tu jest jeden błąd. Musi się w pogodzie w łóżku wąską deskę i skręcą. Bo to kurwa pęk. Nigdy się nie chce. No nigdy nie da chopie na... Możesz mówić, Andrzej. Możesz mówić. No daj spokój. Ja już nie mam film do nich. A ja chcę na najlepiej film. No. Odkryj tej na tym. Wiesz, już byliśmy przygotowani, wszystko tak zachwalał, że jest gotowy i zawsze, i zawsze możesz mówić, kurwa. A jak się przechwalą, że on sam, ja sam i to, weź, że spokój. A co robię? Powoli zapominam. Tak. Nie, w pół do... A kurwa, co on robi, ty? Nie, nie, tam ty. Dobrze, ty, dobrze, że nikt tego nie nagrywał, nie? Mateusz, ty nie tak nerwowy. Co ty to? Żeby. A po co to teraz potrzebujesz te knapeczki, kurwa? No. Dobrze ją skręcić. Kurwa. Możesz mówić, to nie. Dobrze, że nikt tego nie nagrywa. Oj, oj, takie są właśnie. Dobra. Takie są te poniedziałki, kurwa. Ale pić kawę, robić i pierdolić. No pierwsze, nie? Gdzie jest Sławek? W kuchni. W kuchni. O Jezus Maria, czemu to takie ciężkie, kurwa? O, dobrze jest. Cyk do linii. Do linii ładnie. Dobra, na razie muszę podtrzymać, bo... Nie, no... Nie, na razie czekaj, Mateusz przykręć mu tego stempla. A, bo dobra, nie, lepiej niech przykręci. Tylko go rozłóż pół na pół. A ty, Andrzej, możesz mi podać tą łatę i zobaczymy, co to pokazuje. Czy to będzie to. Ale do góry ma iść środkiem i... Może być tak, że tu ciągnie. Ciągnie, bo środek, no do góry. Pociągniesz środek. Podnieś go, Mateuszku. Ja się cały to razem wyszedłem. Czekaj, czekaj. O. Ja to muszę teraz... Mam bardzo... Chujowy skok tu jest tymi otworami. Mogę się wziąć naszego zielonego.
radę jeszcze podnieść? Dużo? No, popir jeszcze. No. Dobra. Resztę podkręcę, dobra. Przykręć tego, Mateusz, sam na supie. Macie tu gdzieś poziomkę? Albo od razu ustawię, żeby go, bo później będzie przerzucanie. Co? No, nie bardzo. To za długa czy za krótka? Ale jak ma Andrzej podkręci teraz do góry, to ona się wydłuży tam. Dobrze by było, Paweł, jakby sobie go już tam przykręcić. No to ale mi też brakuje. Ja mam centymetr. Tobie ile brakuje? No mi odeszła ta deska od tego, nie? No podkręć go. No to mówimy. No jak widzicie, to mamy i teraz stąd prosto padle do tej belki, musimy się tu połączyć, też musimy obitkę zrobić, tak jak tu i tu, no i będzie, będzie to, tu to od razu już na środku podparte, a my się bierzemy i tu tą miarę trzeba, mamy drabinę, tam jest co? Jest. A jest, dobra. To z drabinki tutaj się ogarnie i miarę się weźmie z jednej i z drugiej. Ile to miarę od razu? No dwa... Dwa... Tutaj było tyle. Co? To czekaj, drabinę sobie wezmę. Miara tu, jaką tą zolkę zrobić. Ile masz? 371,5. To 371 trzeba zrobić. I tu by się zdało jeszcze miarę tą drugą stronę. Czy nam teraz dobrze to wyjdzie? Bo byśmy coś musieli podkręcić. No, tu ma być 200. Od osi. Oho. 286 minus 25 ma 60. 260 od tamtąd. 260. Równo? Tak, tam jest igiełka. 2,60 i 2,85. Teraz Sławek stańże tam. Po wieńcu se to zmierzymy. Tam do tego idź. 260. Cyk. 2,85, 260, cyk, cyk. Od tego piona. Od tego piona. A Mateusz, przenieś krechę, żeby ją widzieli tu kaś na doku, gdzie to jest mniej więcej. Tu. Aha. No to tu se możemy wsadzić. Knapkę tam wsunąć, żeby my mieli wsparcie, nie? I będzie luks. Żeby nam się to oparło, jak będziemy to skręcać. A tutaj... Sławek, tu byś zaznacz tu mą krechę, ustawisz mi do niej, z tamtej strony. Widzisz ją? Pion? Tu, tutaj, o. No tu jest tam długo, ja. Tylko... Czekaj, chujowo se ten, zaraz. Jakby szybciej się przesunąć, to nie drugi. Nie, ja se muszę dosunąć tą drabinę, spoko. Będzie git. Będzie git. Tak.
I daj kreskę, żebyś... O, tak, żebyś ją ładnie widział. Masz tam piona? Jest? Tak. Dobra. No i tu mamy. Otrzymy ją. A możesz jeszcze od razu... Tu mamy mieć 153,5. Przychytaj mi tam. Ile mam mieć? 153,5. A to musimy też deskę tu zapierdolić najpierw. To nam nic nie da. Dobra. A tu mamy 25, elegancko. I tu się nam będzie wspierała tabelka na tym słupie, a ta część po prostu będzie zamknięta. To obetniemy i tyle. Czekaj, Sławek. Mateusz, wystaw se to na zolkę najlepiej. Braknie, braknie. Czekaj, żebym se to mógł... Mogę se za tę knapkę chycić? Kurwa, nie bardzo. Poczekaj. Czekaj, wychodź do, na narabinie. O, dobra. Obracamy. Tylko teraz tak, Mateusz. Cylnij se tam. Sadź se, o. Sadź se, fajnie. Stempel, Sławek, szybko na środek. Bo to już tu się łamie. Na środkową knapkę daj, na razie. No. Na pewno dziurę więcej, żebyś miał. Czekaj, Sławek. Sławek, zrób se tak, ja podniosę, a ty dziurę jeszcze niżej, czyli wyciągniesz go do góry trochę jeszcze. No. Dobra. Nie, nie opuszczę tyle tutaj. Nie, nie opuścisz? Nie. To jeszcze raz, cofka. No. Normalnie tak jak mam. Z piątkę do góry. Kręć, kręć. Dobra. Mateusz, do mnie wysuń. Da dużo. Takie coś. No to czekajcie, ja se tu przytwierdzę. Wiesz, jestem taka. No ja w samochodzie się oszczędzę. No co ty, kurwa. Dobra. Daj mi, Sławek, jeszcze czarną łatę. Za tobą jest. I do góry. Może? No tutaj, tutaj trzeba, kurde, bo on tu jest załamany. Na pewno, bo ciągnie nam ta doka, wiesz? Tak, i wiesz co? Tu trzeba coś wykombinować. Przerzucić kartuwę po skosie albo coś, żeby to się sparło i ogarniemy to, dobra. Ty się tam, Mateusz, skręć. Nie, akurat tu, tu poprawnie, poprawnie. Nie mam zastrzeżeń. Tak, za krótkie, także ściął, kurwa. Dwa razy ciętej dali krótkie. Tak. Tnie się po kresce, a nie zakres.
Dobrze tam masz? Wszystko masz pod kontrolą? Teraz kurwa! Dobra. Mamy to tak, jak tu widzicie. Tu to na razie zostaje, no bo wiadomo, trzeba jeszcze zrobić zbrojenia. Tutaj mieliśmy, z racji tego, że no to jest posklejane tak jakby z kilku różnych płyt OSB. Wiadomo, one też trochę tam pociągły wodę, no to jest tu 2 cm, 2,5 mają niektóre. No i też banany się porobiły, no to tu trzeba było to wypchać do sznura, żeby to w jakieś miary wyglądało. No a my teraz idziemy, Jędrek już tu kończy, to za ten czas, jak on se tu będzie robić, idziemy tą obstawkę zrobić tego. No tutaj też będę tu podocinamy ładnie, no i potem te płyty tutaj też będziemy ładnie ścinać do, no tam w kalenicy, no to to piona się zrobi ładnie, podocinamy to tak, żeby to wyglądało jakoś. Na to zostawiamy na razie. Su, możesz Sławek jeszcze dołożyć te 3 stemple od końca, tak żeby było przejście, no nie? A idziemy robić tamto, wiesz? No i tutaj też docinka z jednej i z drugiej strony, w całości te dechy, no i zolki 25. Także zobaczymy, jak to będzie. Tu jak widzicie, jest to już gotowe do zamykania. To my chłopaki docinają, ale z racji tego, że już się zbliża fajran, to nie obstawiamy tego, bo chcemy to już na gotowo, żeby było z jednej i z drugiej strony, żeby to bezpieczne było. No i co, no tak samo trzeba zrobić, tylko inne, w innych miejscach będą te zagęszczenia na tamtym szczycie. A tam tabelka Andrzej już też. Tamto też już jest gotowe, on sobie rozmierza strzemionka, tam jeszcze pozamykać to trzeba. No i tutaj mi się udało odstawić, zaraz wam pokażę. No to te ząbki tutaj zrobiliśmy z Mateuszem już, no i tutaj też będzie można działać, bo tutaj jest trochę większe to okno. No i nie wiem, czy to jakiś, na pewno jakiś zastrzał o tą belkę, trzeba tu będzie to usztywniać, żeby to grało. I tyle. Także tam widzicie, to są te belki. Tutaj Szymkowi też się udało to, ten komin, tylko braknie nam kształtek. Wyjechał też te wentylacje, ale to dosyć sporo tego brakuje. On ten jeszcze od wieńca 2,40 idzie do góry. Nie? Działówki tu gotowe są, także to też już mamy zamknięte na gotowo. Tak to tu wygląda. No i co, no my zbieramy się w fajrant. O, i jutro dalsza zabawa, że tak powiem. Także widzimy się w następnych filmach. Jeśli się podobało, pamiętajcie, łapie w górę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.